Kwestia budowy wielonionowego basenu po raz kolejny powróciła na ostatniej sesji Rady Miejskiej przy punkcie związanym ze zmianami w budżecie gminy Wieluń na ten rok, ale też w związku z projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli budowy kompleksu basenów Przybroniewskiego oraz koncepcji jej finansowania. Jakie są zatem najważniejsze założenia tego projektu, jak ewentualnie będzie wyglądał nowy basen? Wizualizację kąpieliska zaprezentował burmistrz Okrasa. Obraz wart tysiąca słów. Taka jest bryła zewnętrzna od ulicy Broniewskiego, właściwie z punktu widzenia obecnego targowiska po przeciwnej stronie ulicy Broniewskiego. Jedziemy dalej. I tak, w części odkrytej jest planowany tak, basen sportowy 7,5 na 25 metrów, będą trzy tory do pływania. Druga niecka to niecka rekreacyjna, 25 na 12,5 metra. W tej niecce będzie balon do wspinaczki, gejzery podwodne, siedziska dla 6 osób z masażem, ścianka do wspinaczki. Druga niecka rekreacyjna 25 na 20 metrów. Tam będzie hamowalnia zjeżdżalni, grota ze sztucznymi skałami, dwa gejzery podwodne, siedziska masażu podwodnego dla 6 osób, leżanki masażu podwodnego dla 10 osób, także brodzik dla dzieci, dwie niecki, będzie zjeżdżalnia rurowa 30-metrowa, zjeżdżalnia typu słoń. I wodny plac zabaw, to jest nawierzchnia antypoślizgowa, różne dysze, kubełki obrotowe, armatki do polewania. Będą oczywiście też cztery brodziki do płukania z kurtynami wodnymi, suchy plac zabaw o powierzchni 400 metrów, dwa boiska do siatkówki plażowej oraz plaża trawiasta. Na schemacie to będzie wyglądać mniej więcej tak, jak Państwo widzą. Kolejny slajd poproszę. To jest wodny plac zabaw. Też w schemacie. Jedziemy dalej. W części krytej będzie to tak, basen sportowy 25 na 16 metrów, podzielony na dwie części przy pomocy ruchomej przegrody. Jedna część będzie wyposażona w ruchome dno. Tutaj chodzi nam o to, że jak będą zajęcia z dziećmi w godzinach dopołudniowych, żeby dzieci właśnie mogły się uczyć pływać na większym akwenie niż w tej drugiej niecce rekreacyjnej. Stąd takie ruchome dno. Ono nam podniesie koszt inwestycji między 600 a 800 tysięcy złotych, ale no jest to bardziej funkcjonalne z punktu widzenia właśnie nauki pływania dla większych grup zorganizowanych. Też oczywiście dla seniorów, bo wiemy, że mamy bardzo aktywny klub padransowych grubasów i tam są zajęcia, jest fitness w wodzie i wtedy no, będą mogli uczestnicy tych zajęć na większym akwenie przy niższej głębokości jakieś tam zajęcia realizować. Wniecka rekreacyjna to 12,5 na 12,5 metra, będą trzy tory do nauki pływania, dwa podwodne gejzery, 7 siedzisk do masażu, 4 leżanki podwodne, dysze do masażu, widownia na około 102 osoby, brodzik dla dzieci o powierzchni 14,5 metra kwadratowego z lokami wodnymi, zjeżdżalnia wewnętrzna otwarta 65 metrów, dwie wanny jacuzzi, sauna fińska i sauna turecka. Też oczywiście w tej części tutaj pomieszczenia takie jak kasa, hol z szorkami, przebieralnie, zaplecze sanitarne, punkt gastronomii, pomieszczenie handlowo-usługowe, pomieszczenia ratowników, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na schemacie ten basen wewnętrzny będzie wyglądał tak, jak tutaj Państwo widzą, czyli ta jedna sportowa niecka będzie 6 torów, z tego co mnie tutaj wzrok nie myli, a nie 8 torów. No i ta część ruchoma plus ta niecka rekreacyjna, czyli jak Państwo widzą, nie jest to jakiś specjalnie rozbudowany wielki kompleks pokroju, nie wiem, łódzkiej fali czy termy Unieju. Jest to taki obiekt kompaktowy,
na potrzeby takiego miasta jak Wieluń, który, jak wiemy, swoim zasięgiem tutaj oddziałuje na nie tylko na cały powiat wieluński, ale też na gminy spoza powiatu, takie, które zawsze miały związek z Wieluniem, typu nie, gmina Lututów, gmina Czastary, czy nawet gmina Działoszyn. To też bardzo wielu ludzi z tej strony Działoszyna ciąży bardziej do Wielunia niż do Pajęczna. Także tutaj ten zasięg Wielunia jest dużo większy niż tylko powiat wieluński i uważamy, że ten projekt, ten pakiet związany z tym basenem na potrzeby naszego miasta i tego regionu spokojnie wystarczy. Jeszcze kilka slajdów takich z wizualizacją zewnętrzną, jak to będzie wyglądać. Ten sam, jeszcze druga, od strony takiej południowo-wschodniej widok na ten obiekt. To widok, powiedzmy, z góry. To tutaj jeszcze też w tej wizualizacji jest widoczne targowisko, które też w tym opracowaniu dużym było objęte było tą rewitalizacją. Tak jak wniosek, który złożyliśmy w roku tym 2016 czy 17. Także taki to był widok z góry tego całego kompleksu. Ale teraz tylko zostajemy przy tej części basenowej, czyli na północ od ulicy Broniewskiego. Po prezentacji nie obyło się oczywiście bez dość długiej dyskusji radnych w sprawie. Przypomnijmy w tym miejscu, że w marcu tego roku włodarz miasta zorganizował w basenowej sprawie specjalne spotkanie. Miasto nieraz próbowało pozyskać środki zewnętrzne na tego typu inwestycje, ale póki co bez sukcesu, do czego zresztą przyznał się Paweł Okrasa. Skoro nie z budżetu miasta i bez środków zewnętrznych, to może wybudować basen za środki z komercyjnego kredytu. Jest to jakiś pomysł, ale jak wiadomo, obsługa kredytu kosztuje, a w sumie na inwestycje potrzeba bagatela od 30 do 40 milionów złotych. Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji miałby zostać przekształcony w spółkę i ta właśnie spółka miałaby ów basen wybudować.